Poeta Emeritius, Czesławowi Miłuszowi. Siada na ławce, zdejmuje okulary, zamyka oczy, przeciera okulary, otwiera gazetę, rozgląda się po świecie, składa gazetę, wstaje! Traci równowagę, podpiera się laską, czyta napisy na oparciu ławki. Idzie i mówi do siebie. Rozmawia z umarłymi poetami. Podchodzą do niego dwie kobiety, pytają, czy czyta Biblię, czy wierzy w piekło, koniec świata, raj na ziemi. Uśmiecha się i kiwa głową. Na stare lata woli rozmawiać z ludźmi, którzy milczą. Odchodzi, siada na ławce, patrzy w chmury, wtedy przylatuje kruk, przeciąga czarnym piórem, po jego ustach zamyka je i odlatuje. Trzeba uśpić ten wiersz, zanim zacznie filozofować, zanim zacznie rozglądać się dokoła za komplementami. Uczulony na słówka, spojrzenia, szuka ratunku u kamienia filozoficznego. Przechodniu, przyspiesz kroku, nie podnoś tego kamienia. Tam się wietrzyk biały, nagi przemienia w popioły. O pewnych właściwościach tak zwanej poezji. Poezja traci moc po nieprzespanej nocy. Trochę zmęczenia odmienia ją, do niepoznania zamienia w garść słów pozbawionych życia, w coś monstrualnego. Jak kwiat z papieru, jak miłość z mięsa. Poezja traci sens o północy lub w samo południe, po obiedzie. Poezji nie ma przy narodzinach i przy śmierci i przy kopulacji. Nie ma poezji przy narodzinach i przy śmierci. Nie ma poezji o godzinie 22 dnia 1 maja 1961 roku. Nie ma poezji, nie ma poezji w człowieku zimnym i nie ma poezji w człowieku gorącym. W letnim może życie rozwijać się, potrzebuje spokoju.
zwierciadło. Po latach zgiełku niepotrzebnych pytań i odpowiedzi otoczyła mnie cisza. Cisza jest zwierciadłem moich wierszy, ich odbicia milczą. Rembrandt w powijakach starości, bezzębny przeżuwa mnie, śmieje się odsłonięty walfraf muzeum. Czemu nie zostałaś niemową malarzem Nikiforem Krynickim? Wyniszczone przez czas rysy rysują naszą wspólną twarz. Twarz, którą widzę teraz, widziałem na początku, ale jej nie przewidziałem. Lustro ukryło ją w sobie, żywe i młode. Teraz poczerniałe, martwe umiera bez odbicia światła oddechu. Wspomnienie dzieciństwa. W świetle dnia był wesoły jak ptak między jasnymi mieczami słońca, które nabiegły krwią. Żółty latawiec błyskał w przewalającym się dymie jak oko smoka. Chłopiec wierzył, że jest ptakiem. Leciał przez zielone łąki i krzyczał: w nocy ściga mnie jego szybki oddech, stół, na którym opieram głowę, jest jak pień ściętego drzewa. Pisał. Pisałem chwilę albo godzinę, wieczór, noc. Ogarniał mnie gniew, drżałem albo niemy. Siedziałem obok siebie, oczy zachodziły mi łzami. Pisałem i już bardzo długo. Nagle spostrzegłem, że nie mam w ręku pióra. Zdarzenie.
Nie podarłem białej karty. Nie wrzuciłem do pieca ani jednego rymu. Nie mam pieca ani dymu. Nie mam kałamarza. Nie wiem, jak wygląda śnieżna tuberoza. Podarłem w gniewie czystą kartę i uśmiechnąłem się do młodszego ode mnie Leopolda Staffa. Od jakiegoś czasu grają. Od jakiegoś czasu od kilku lat proces umierania poezji jest przyspieszony. Zauważyłem, że nowe wiersze ogłaszane w tygodniku ulegają rozkładowi w ciągu 2-3 godzin. Umarli poeci odchodzą szybciej, krzywi wyrzucają z siebie w pośpiechu nowe książki, jakby chcieli zapchać papierem dziurę. A może to trzeba inaczej zaśpiewać? Od kilku lat proces umierania poezji jest przyspieszony. Zauważyłem, że nowe wiersze ogłaszane w tygodnikach ulegają rozkładowi w ciągu 2-3 godzin. W ciągu 2-3 godzin. Umarli poeci odchodzą szybciej, żywi wyrzucają z siebie w pośpiechu nowe książki, jakby chcieli zapchać papierem dziurę, jakby chcieli zapchać papierem dziurę. Się smuci ani weseli, tylko się bieli, tylko się bieli. Biel się nie smuci ani weseli, tylko się bieli. Uparty mówię do niej, że jest biała, ale biel nie słucha, jest ślepa, jest głucha. Oh, ha, ha, ha.
jest doskonała i staje się bielsza powoli, powoli. Jest doskonała, jest doskonała, Dlaczego piszę? Czasem życie zasłania to, co jest większe od życia. Czasem góry zasłaniają to, co jest za górami. Trzeba więc przesunąć góry. Ale ja nie mam potrzebnych środków technicznych, ani siły, ani wiary, która przenosi góry, więc nie zobaczysz tego. Nigdy. Wiem o tym i dlatego piszę. Można. Można jeszcze pisać wiersze przez wiele, wiele lat. Można też robić rzeczy, wiele innych rzeczy. Kto jest poetą? Poetą jest ten, kto pisze wiersze. I ten, który wierszy nie pisze. Poetą jest ten, który rzuca więzy. I ten, który więzy sobie nakłada. Poetą jest ten, który wierzy. I ten, który uwierzyć nie może. Poetą jest ten, który umarł i ten, którego okłamano. Ten, który upadł i ten, który się podnosi. Poetą jest ten, który odchodzi i ten, który odejść nie może. Nazywam
milczenie. Nazwany mogę nazwać słowem, mogę nazwać ojczyzną, miłością, złotem, różą. Mogę wołać albo milczeć. Mogę wymieniać kolory morza, wyspy, ptaki, owoce. Wymieniam imię ukochane, ojczyznę nazywam po imieniu. Jedno słowo dwa razy powtarzam, nienazwane nazywam milczeniem. Dom lalek. Dom lalek. W domku dla lalek nikt nie choruje, nikt nie umiera, nikt się nie rodzi. W domu dla lalek nikt nie choruje, nikt nie umiera, nikt się nie rodzi. Na kuchni stoją garki, rondle, w których nic się nie gotuje. Nic się nie przypala, nikt nie krzyczy, wykipiało mleko, wieczne mleko. Nie wylatuje z garnka kotek mleka, nie chłepce, bo wierzy kotek, nic się nie dzieje. Wow, wow, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. W tym domku wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci, nikogo nie boli brzuszek. Nikt nie grymasi, nie chowa do kieszeni szpinaku ani kaszki. Nikt do nikogo nie mówi, zegar nie mierzy czasu, bo tu nie ma czasu. W domku dla lalek nikt nie choruje, w domku dla lalek nikt nie umiera, nikt się nie rodzi, nikt się nie rodzi. W domu dla lalek. No co? W tym domku wszyscy są szczęśliwi, uśmiechnięci, nikogo nie boli brzuszek, nikt nie grymasi, nie chowa do kieszeni szpinaku ani kaszki. Nikt do nikogo nie mówi, zegar nie mierzy czasu, bo tu nie ma czasu. Ktoś wielki dał lalce rączki i nóżki, i głowę bez mózgu, oczy, rzęsy, usteczka i ząbki.
przykleił uśmiech betroski, beztroski. Dał loczki włoski i nosek boski. Zapomniał dać mowę i duszę, i trwogę, i troski, i troski. Ale ludzie opowiadają, że w nocy w domu lalek słychać było płacz, śmiech i zgrzytanie zębów. Domek zamknięto i opieczętowano. Lalki zaczęły umierać. Czy to już koniec? Ale to już teraz same głupstwa będę opowiadał. Utwór skończony. Propozycja druga. Taki jest tytuł. Utwór skończony. Trzeba złamać, a kiedy się zrośnie? Jeszcze raz łama. W miejscach, gdzie styka się z rzeczywistością, usunąć elementy łączące, przypadkowe, które pochodzą z wyobraźni, pozostałe powiązać milczeniem, lub zostawić rozwiązane po skończeniu utworu, usunąć fragment, na którym się opiera, ponieważ fundamenty ograniczają ruch. Wtedy konstrukcja uniesie się i będzie przez chwilę leciała nad rzeczywistością, z którą wreszcie się zderzy. Zdarzenie będzie początkiem życia utworu nowego, który jest obcy rzeczywistości, zaskakuje ją, rozbija, przekształca. I sam ulega przekształceniu. Czy finiszujemy? Finiszujemy. Proszę Państwa, to nie był spektakularny koniec. Dobranoc.